dobry. Ja jestem youtuberem, tak jak zostało wcześniej powiedziane, więc znaczy to mniej więcej tyle, że robię filmiki w internecie. I robię te filmiki od 2008 roku. I byłem właściwie jedną z pierwszych osób w Polsce, które wtedy to robiły. I do tej pory zrobiłem ich chyba ponad 2000. I zrobiłem masę różnych rzeczy. Robiłem programy rozrywkowe, robiłem programy tematyczne, robiłem reklamy dla największych marek świata, byłem współautorem książki, miałem miliony wyświetleń miesięcznie. I mogłoby się wydawać, że wszystko fantastycznie, super życie. Mało kto o tym wie, bo nigdy tego nie mówiłem i to jest chyba pierwszy raz, kiedy powiem to publicznie, ale w ogóle nie byłem szczęśliwy. W ogóle mi nie dawało radości ani zadowolenia to, co robiłem. I nie jest to takie nietypowe, bo masa ludzi się z tym boryka. Nawet starsi mają po 50 lat, mają fantastyczne firmy, mają żony, dzieci, auta, domy, ale jakoś orientują się po czasie, że nie daje im to szczęścia. I to jest zastanawiające z tego powodu, że to jest to, do czego wszyscy nas przygotowują do życia, czyli znajdź sobie pracę, zrób sobie tę pracę najlepiej sam, rób to, zarabiaj pieniądze i będziesz szczęśliwy. Więc skąd się to bierze? I z tych wszystkich takich niby negatywnych aspektów tego, co mówię, jest jeden bardzo, bardzo pozytywny i to jest to, że w takim stanie zaczynasz kwestionować właściwie wszystko, co się dzieje wokół ciebie. Zaczynasz kwestionować to dlatego, że starasz się zrozumieć, skąd się to bierze i co możesz z tym zrobić, żeby tę sytuację naprawić. I u mnie ten stan trwał chyba 2 lata i bardzo się cieszę, że gdzieś tam doprowadziło to do jakichś wniosków. I wniosek numer jeden, który zrozumiałem, to jest to, że nie robiłem tego, co chciałem. Nie robiłem tego, co chciałem, robiłem to, co było potrzebne w danej chwili, żebym robił. Robiłem cokolwiek, żeby robić po prostu. Więc robiłem cokolwiek. I z takim założeniem zacząłem myśleć, okej, no to robię te programy, jestem youtuberem, więc co mogę zrobić, żeby ludzie chcieli oglądać? Jak mogę ich zainteresować, co oni chcieliby oglądać z moich rzeczy? I te pytania już same w sobie były złe z założenia, bo wracały do tego samego punktu, kiedy ja jeszcze byłem nieszczęśliwy, czyli pytaniem nie jest, co oni by chcieli oglądać, pytaniem jest, co ja mam w sobie, co mógłbym im dać, co mnie interesuje, to sam bym oglądał. I to jest odpowiednie pytanie. Nawet nie tyle dla youtubera, co właściwie dla każdego z was. Co ja mam w sobie, co mógłbym dać innym. Więc z takim założeniem zacząłem robić nowe rzeczy i robię je właściwie od pół roku teraz. I wszystko to, co miałem w teorii, zacząłem wkładać w praktykę. I zacząłem pokazywać siebie. I wszystko, co robię teraz, jest odzwierciedleniem mnie w 100%. To, co albo czułem, albo w co wierzę, nawet jeśli nie występuję w tych filmikach, jest odbiciem tego, co ja czuję na zewnątrz i tym, co pokazuję ludziom. I dopiero kiedy zacząłem to robić, dopiero wtedy, bo jak się najpierw o czymś myśli, to nic z tego nie rozumiesz. Dopiero jak zacząłem to robić, to zrozumiałem, że to jest, i to jest mega, mega banał, to się przygotujcie, bo to jest chyba największy banał całego dzisiejszego dnia wszystkich prezentacji, że w życiu chodzi o to, żeby być sobą. Dzięki. I to jest, wydaje mi się, banał z takiego prostego powodu, że to jest tak prawdziwe i tak często o tym mówimy, że to już zatraciło swoje pierwotne znaczenie. To jest definicja kliszy. To jest to, co, wydaje mi się, ludzie gdzieś rozumieli od dawien dawna, postarali się powtórzyć komuś, ale powtarzanie się i mówienie o tym nic nie daje. Jeśli doświadczenia w życiu nie doprowadzą cię do tego samemu, to nie zrozumiesz, o co w tym naprawdę chodzi. Nie wiem, czy to, co ja mówię, ma jakiś sens, ale może przynajmniej pokażę, w którą stronę warto iść, bo wierzę, że to ma sens tylko wtedy, kiedy sami do tego dojdziecie. Tak jak ja musiałem sam do tego dojść. Tylko co to właściwie znaczy? Bo dla wielu z was to jest tak, jak mówię, taki frazes, że no, okej, no, a kto nie jest sobą? Prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi, których ja znam, nie jest sobą. Większość ludzi, których ja znam, nie jest sobą. Mógłbym na palcach dwóch rąk wyliczyć ludzi, których znam, którzy są w 100% sobą. I to jest straszne. To jest straszne z tego powodu, że nie jestem jakimś globtroterem, ale kilka miejsc w życiu zwiedziłem i powiem wam, że Polska nie jest na czele w byciu sobą. Jesteśmy w czarnym miejscu. W czarnym miejscu, gdzie nie ma światła. Nie, właśnie światło jest. I teraz, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, to wydaje mi się, że trzeba zrozumieć różne stany, w których jesteśmy na co dzień i miejsca, kiedy nie jesteśmy sobą. Przybieramy codziennie różne maski społeczne na różne potrzeby dla różnych ludzi. Czy to dla szefa, czy to dla przyjaciół, czy to dla rodziny,
czy to w kościele, czy to dla przechodnia na ulicy, czy pani przy kasie. Każda z tych masek jest na jakiś sposób inna i każdy w jakiś sposób rządzi się swoimi prawami, ale też wyraża was w jakimś sensie. I jak się nad tym zastanowicie, to często bywacie zupełnie innymi ludźmi na inne potrzeby. I też jesteście zupełnie innymi ludźmi, kiedy jesteście sami sobie w domu. Kiedy siedzicie, nie ma nikogo wokół was, to jesteście zupełnie innymi ludźmi niż przy szefie. Zupełnie innymi. W sensie tak hardkorowo innymi, tak jakby tam był inny człowiek. I zrozumieć te różne stany to jest podstawa, czyli zdiagnozowanie siebie. I mi też bardzo mocno pomogło przeczytanie o sobie z różnych źródeł psychologicznych, że ja jestem mocno intrapersonalną osobą, czyli więcej czasu spędzam w środku niż na zewnątrz. I jedną z rzeczy, które muszę zaakceptować, ponoć tam to było zapisane, że nigdy nie będę taki jak inni. I to było straszne, bo całe życie chciałem być jak inni, bo to jest ta potrzeba akceptacji, do której każdy z nas dąży, każdy chce mieć jak najwięcej kumpli i tak dalej. I to jest to, do czego dążyłem. Natomiast jak już się przeczyta to zaczynasz rozumieć, że to, co ci w głowie się działo, to już nie jest tylko takie twoje widzimisię, bo tak naprawdę każdy w naszej świadomości jest sam i dopóki ktoś tego inny nie spisze, bo spędził na przykład 20 lat badając ten temat i nie dojdzie do jakichś wniosków, to nie ma żadnego potwierdzenia, czy to jest tylko coś, co mi się wydaje, czy faktycznie taki jestem. Bo ja miałem też naprawdę różne stany, w których istniałem. Byłem sam w sobie, raczej zamknięty, skryty i emocjonalny. Później na potrzeby kolegów byłem inny, a na potrzeby kamery to byłem dzień dobry, witam państwa. I to jest straszne z tego powodu, że nie wiesz, jaki jesteś tak naprawdę. I dlatego chyba ten stan tak długo u mnie trwał, bo nie wiedziałem, jaki jestem. Nie wiedziałem, czy ja jestem taki dzień dobry, witam państwa, czy jestem cześć, witam ciebie, czy jestem taki. Nie? I prawda jest taka, że jestem mieszanką tego wszystkiego. I dojście do tego to jest podstawa. Jak już to ogarniecie, kim jesteście, to jest podstawa. To później, i to jest kolejny banał, wystarczy się tego trzymać. Wystarczy się tego trzymać w takim sensie, że trzeba sobie pozwolić na bycie sobą. I to jest mega, mega trudne. Nie ma też, myślę, sensu oczekiwać, że wyjdę, powiem jak co i jak działa i później wy będziecie mogli to robić. No niestety tak to nie działa, ale wystarczy pozwolić sobie na bycie sobą, żyć w zgodzie ze sobą. I takie fajne hasło, które sobie ukułem i chciałbym powtarzać w kółko, to jest to, żeby być szczerym, nie przed innymi, bo to jest łatwe, każdy potrafi być szczery przed kimś innym, ale żeby być szczerym przed samym sobą. I to brzmi patetycznie, ale taka jest prawda. Musicie mieć spójność, coś taką integralność z angielskiego integrity, między tym, co myślicie, a tym, co robicie. I to jest klucz. Mieć w sobie taki stan, że jak coś ci nie podoba, mówisz, że ci się nie podoba. Chcesz coś zrobić, robisz to tak, jak chcesz to zrobić. Bo mam wrażenie, że cały czas żyjemy takimi zlepkami wyobrażenia o sobie spośród wszystkich innych ludzi i cały czas bierzemy po troszku od każdego, akurat w jakiej sytuacji nam trzeba, to wtedy bierzemy. Że w ogóle nie zastanawiamy się, jacy jesteśmy tak naprawdę. I to jest straszne. A najlepszą rzeczą, znaczy jedną z najlepszych rzeczy, która się odkrywa, to nie jest tylko aspekt pracy, bo to, że w pracy zaczyna się inaczej układać po tym, jak zaczynacie być sobą, to jest jedna rzecz. Natomiast dla mnie najbardziej wartościowe było to, że zaczynasz przyciągać ludzi, których tak naprawdę chcesz przyciągać. Kiedy mówisz to, co myślisz, kiedy zachowujesz się tak, jak chcesz się zachowywać, to przyciągasz ludzi, którzy są bardzo podobni do ciebie i myślą podobnie. I w momencie, kiedy trwa jakaś dyskusja wokół ciebie, coś się dzieje takiego naprawdę poważnego, to albo siedzisz cicho, albo mówisz coś innego, niż tak naprawdę myślisz. Ale kiedy zaczynasz mówić coś, co leży w środku, to zaczynasz widzieć, że kurde, ten gość, który się nie odzywał, myśli dokładnie tak samo i nagle jest twoim najlepszym kumplem tam rok później. A tak w ogóle szybka definicja przyjaciela, czy tam kumpla przyjaciel, to jest osoba, przy której może być w 100% sobą. Tak jak już mówimy w kontekście, w sensie, że w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, jak się zachowujesz, co mówisz, jakie masz zdanie, to jest przyjaciel. Dlatego nie można szastać między takim, to jest mój prawdziwy przyjaciel. W sensie, jeśli chociaż odrobinkę udajesz przy tej osobie, to nie jest twój prawdziwy przyjaciel. I tak jak mówię, to jest coś takiego, co siedzi we mnie tak mocno, po tym jak to zrozumiałem, że czuję, że prawdopodobnie jakbym nigdy nie zaczął robić tych filmików w internecie, nigdy nie miałbym ludzi, którzy mnie oglądają i spędzają czas na oglądaniu moich produkcji, to nigdy bym do tych wniosków nie doszedł. I jakoś poczułem taką ogromną odpowiedzialność społeczną, żeby się podzielić tym, bo właśnie ta sytuacja, w której się znalazłem, prawdopodobnie umożliwiła mi ogarnięcie tych wszystkich rzeczy i podawanie ich dalej. I wydaje mi się, że właśnie w życiu każdego twórcy przychodzi taki moment, albo powinien przyjść taki moment, kiedy on tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że to, co robi dla innych, nie jest dla niego, że to naprawdę nie służy jemu, tylko jest dla innych ludzi. I to, co zrozumiałem najbardziej, to to, że w przypadku takiego twórcy już nie wystarczy być po prostu sobą, tylko trzeba być najlepszą wersją siebie. To jest wszystko. Dziękuję bardzo.